W Opolu nie brakuje ludzi z wyobraźnią, utalentowanych i młodych. Takich zawsze warto promować i taka jest Aleksandra Konefał. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Autorka niezwykle rzadkiego gatunku literackiego, śpiewająca w ogóle pisarka, mianowicie książek Li Szubienik. W 2020 roku ukazał się pierwszy tom, a teraz mamy drugi. To jest taka tematyka nie bardzo popularna, bo gotycki horror, Li Szubienik. O czym jest ta książka i jak to się stało, że zaczęłaś pisać? Jak to się stało, że zaczęłam pisać? No generalnie ja planowałam już od dziecka, że będę kiedyś w przyszłości pisała książki. Jak byłam malutką dziewczynką, to zdarzało mi się pisać takie krótkie opowiastki, które gdzieś tam pokazywałam wśród swoich znajomych, ale zawsze gdzieś tam z tyłu głowy miałam, zwłaszcza w okresie moim nastoletnim, że kiedyś w przyszłości, jak już będę duża, to wydam swoją powieść. No i się udało. I się udało, dokładnie. W momencie, kiedy na rynku pojawił się Harry Potter, a to było już jakiś czas temu, ja akurat wtedy miałam 11-12 lat, sposób, w jaki została napisana ta książka, uzmysłowił mi, jak chciałabym w przyszłości pisać, czyli lekko, przyjemnie, troszkę w ramach poruszać się tutaj powieści młodzieżowej, a z biegiem czasu jednak gdzieś tam pojawiły się w tej mojej twórczości takie mroczne elementy, które mnie inspirowały na przestrzeni lat, więc te wszystkie elementy złożyły się na to, sama jesteś taka gotycka. Jestem troszkę gotycka, tak, tak, tak. A o czym jest ta książka? Tak troszeczkę po prostu powiedzmy o tym, o czym ona opowiada. Główną bohaterką tej powieści jest nastoletnia Alicja. Ona ma 17 lat. Imię głównej bohaterki nawiązuje do Alicji w Krainie Czarów, też jednej z tutaj topowych książek, które mnie w dzieciństwie inspirowały. Alicja mieszka w dużym, mrocznym, gotyckim domostwie ze swoim ojcem. Niestety matka Alicji zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach, kiedy ona była jeszcze młoda. I tutaj Alicji przytrafia się przygoda, powiedzmy, trochę mroczna, ponieważ na leśnej polanie, nieopodal swojego domu, spotyka tajemniczego mężczyznę, który komunikuje jej, że ma zamiar zakończyć swoje życie. Musi być coś wyjątkowego w Twoich książkach, bo wydanie już drugiego tomu to nie jest taka prosta sprawa. Wiele osób marzy o tym, żeby pisać, często nie potrafi dojść konsekwentnie do końca, żeby już coś napisać, a już tym bardziej wydać, a Ty już wydałaś drugi tom. Jak to się udało? Docelowo ta powieść ogólnie miała zamknąć się w dwóch tomach, więc w momencie, kiedy już tworzyłam ten pierwszy, wiedziałam, że będzie ten drugi, bo kiedy zaczynałam pisać Li Szubienika, to jest też ciekawa historia. Na początku to był tylko zbiór takich drobnych rozdziałów, które wysyłałam koleżance w ramach przerwnika o sesji egzaminacyjnej, jako coś takiego, co miało ją rozbawić, rozweselić, mimo mrocznej tematyki. Jednak ona w dalszym ciągu mnie namawiała, żebym skończyła powieść, bo ją zaintrygowała, no i w pewnym momencie doszłam do wniosku, że okej, dotrę w tym pierwszym tomie do pewnego momentu, skończę w taki, a nie inny sposób i za to zakończenie tego pierwszego tomu też sporo osób mnie trochę znielubiło, bo jest dosyć kontrowersyjne, ale już z założenia wiedziałam, że będzie ten tom drugi. Obawiałam się tego, jak ta książka zostanie odebrana na rynku, ale odzew był bardzo ciepły, więc myślę, że pojawienie się kontynuacji było też tutaj na życzenie czytelników. Dobrze, no więc mamy drugi tom i już wiem na pewno, że to nie koniec, tylko pytanie, czy będzie kontynuacja i trzeci tom, czy będzie zupełnie inna, nowa historia napisana przez Ciebie? Kusiłoby mnie napisanie jeszcze jednego tomu, akurat związanego z Alicją, z Li Szubienikiem, natomiast wydaje mi się, że dobrze tą historię skończyć na tym etapie, na jakim jest skończona. Ale samo miasteczko, w którym rozgrywa się akcja, kryje w sobie tak dużo tajemnic, tam się kryje tak wielu ciekawych, intrygujących bohaterów, więc uważam, że zasługują na osobne historie. Zaczęłam też trzecią pisać powieść utrzymaną. Czyli czekamy już na trzecią, tak. Ale ci, co jeszcze nie kupili drugiej, czy nawet pierwszej, gdzie mogą ją dostać? Wystarczy wpisać w internecie moje imię i nazwisko, tytuł książki i pojawi się dużo miejsc, w których książkę można nabyć. Rozumiem. To dziękujemy bardzo. Li Szubienik, dwa tomy niezwykle ciekawej, bajkowej historii z elementami gotyckiego horroru i na pewno naprawdę z dużą fantazją, taką jaką posiada autorka tych książek. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Naszym dzisiejszym gościem była Aleksandra Konefał.